Usiądź się sobie ładnie. Serdecznie. Czy wiecie, kim jestem? Tak. To powiedzcie. Zgadliście. A wiecie, skąd do was przybywam? Nie, nie zgadliście tym razem. Przybywam do was z bardzo odległej krainy baśni. Kraina ta leży naprawdę bardzo, bardzo daleko. Ale, aby do was przyjechać, musiałam pokonać bardzo długą drogę. Najpierw jechałam saniami, które ciągnęły konfery. Następnie leciałam samolotem, a do was przyjechałam samochodem. Czy wiecie, kto mieszka w krainie baśni? To wymieńcie kilka postaci, które znam akurat. Z siedmioma krasnoludkami. Znacie ich? Moi przyjaciele przygotowali razem ze mną wspaniałe prezenty. Przywiozłam na przykład zaczarowane gwiazdki i zaczarowane eliksir. Gwiazdki te spełniają wszystkie marzenia, ale aby gwiazdki nie straciły swej mocy, muszę zmieszać się z eliksirem. Niestety, film mogę dopiero użyć wtedy, kiedy obejrzę wasze występy, bo inaczej nie zadziała. Czy jak to u was pięknie, jak kolorowo, a jak cudownie. Chyba macie dzisiaj jakąś uroczystość w przedszkolu. Jaka to jest uroczystość? Choinka. Choinka, tak? A chcecie, abym z wami została i pooglądała wasze występy? Dziękuję bardzo. Drugiej wrócą do swoich sal, pozostaną maluszki i maluszki swoim właśnie rodzinom pokażą, jak potrafią już tańczyć, śpiewać. I na tyle prosimy o piękną muzykę. Na chwilę się żegnamy, ale zaraz wrócicie. Patrzcie, pomachajcie tam swojej mamusi i tatusiowi. A teraz Tarek, dzieciaczki, a teraz poproszę, żebyśmy stanęli w pasie. Idziemy. Czekamy swojej pary. Chłopcze, całe. Tu jest pierwsza para. Stajemy tutaj. O. Ale masz to. Dalej dzieci w szeregu, idziemy. Dalej dzieci w szeregu. Chcemy to zaśpiewać i zatańczyć.
Głośno, Zuzia, głośno. To my, nie atomy, tylko małe dzieci. Ujeśli... Nas jeśli... Ujeśli... Ucieszy. Ucieszy. Ucieszy nas, jeśli prawa bić będziecie. Będziecie? Poprosimy Łukaszka, Ewę, tak jak się ustawiałyście. Łukaszek, Ewa, Kinga, Karolinka. Kinga koło Ewy. Koło Ewy, Karolusia. Ewa, Kinga. Kinga, Karolina. Koło Karolinki. Nie, koło Karola. Kasia. Marcinek, gdzie jest Marcinek? Marcinek i Ola. O, tak. Kto tam ufoludek? Czy kto? Rodzice zgadną? Oj, ale to rodzice niech zgadną, niech nie popatrzą. Niech sobie popatrzą. Zgadną rodzice czy nie? Aj, coś tak cicho, dzieci ładniej i głośniej mówią. Powiemy my głośno, pokażemy. Kolinka! Proszę bardzo, jak dzieci mówią. A rodzice powiedzą głośno? Kto to jest ten zielony? Kolinka! Ładnie mówią rodzice? No ładnie, ślicznie. No to zapraszamy i panią Zimę i wszystkich rodziców, żeby posłuchali występów choinki i dzieci. Pięknych naszych dzieci. Wszyscy razem mówimy. Choinka dziewczynka zielonym łaszczyku. Kaszek. Losu do nas przyszła. Ewa. Stanęła w kąciku. I śpiewamy piosenkę dla naszej choinki, która z lasu do nas przyszła. Rodzice na pewno wiedzą, że choinki rosną w lesie. To zaśpiewamy piosenkę dla naszej choinki. Podno choinki. Podno choince. Gdzieś mieszkanie przedtem miała? Była w lesie przez rok cały, ptaki pioski mi śpiewały. Złote słonko wędrowało i ciągle się do mnie śmiało. Karolinka, a ty chcesz zapytać choinkę o coś? To weź wysoko mikrofon do buzi, tak jak próbowaliśmy już, tak żeby cię było słychać. Powiedz nam, choinko miła. Jak żeś do nas tu przybyła? Z lasu mnie zabrali, a potem w mieście przedali. Adaś, zapytaj choinkę, jak ją przedali, to zapytaj choinkę. Przedali to co? Dzieci dobrze? Czy ci dobrze tutaj z nami? Czy się cieszy? Nie, a może Patryk zapyta jeszcze? Może jeszcze Patryk? Czy? Czy się cieszysz z zabawkami? Patryk, choinko powiedz, cieszę się. Cieszę się z takiego stroju. I cieplutko w tym sedskolu. Zaśpiewajcie mi piosenkę, to się bardziej cieszyć będę. Zaśpiewamy dla choinki, jeśli ma się bardziej cieszyć. Znamy piosenkę Wczoraj rosłaś na polanie? Tak! Bardzo proszę. Kiedy przyszłaś do nas, jakie miłe to spotkanie.
się Amyra, leśna dziewczynka. Głośno. Choinka, leśna dziewczynka, księżniczkę zbrana, dziwi się sama sobie, kolorowej ozdobie. Madziu, zapytaj. Choinkę, weź mikrofon, zapytaj. Pobacz tym nami. I teraz Kasia. Zobacz mamy raz. Teraz będzie Marcinek. To wy choinko mówicie. To wy się pobawcie, a ja patrzeć będę. Zapytamy, Ola? Ola, zapytamy? Co ta choinka zrobiła? A co chcesz zobaczyć? Dziecinne występy. Czy pokażemy choince dziecinne występy? No to ułączcie się pięknie wszyscy. Takie zaczarowane przedszkole, że w naszym przedszkolu nawet choinka rozmawia. Takie mamy fajne przedszkole. I ponieważ choinka nas prosiła o zabawę, to my ją też zapraszamy do tej zabawy. Choinko, zrobimy dwa kółeczka. Ciebie zapraszamy do środka, do tych dzieci, które rozmawiały z tobą, do kółeczka. Jeszcze raz, Maniulu, my zaśpiewamy to, bo my umiemy. Zaśpiewamy rodzicom, jaki my mamy sygnał do zawiązywania kółeczka? Tak! No to zaśpiewamy. Prędko, prędko do kółeczka kolego. Czy ja mogę z choinką z tobą w kole potańczyć? Tak? A czy mogłaby pani Zima z nami potańczyć? Zapraszamy pani Zimę. Może ja do tego kółeczka. Zapraszamy panią Zimę? No to zapraszamy, powiedzcie, zapraszamy do wesołego tańca. No proszę. Tajemnicę i pani Zimie, i wszystkim gościom naszym, za kogo chłopcy są przebrani. Zdradzimy? Czy może pani Zima odgadnie? Jak chcecie? Pani Zima. Żeby pani Zima powiedziała, pani Zimo, czy widzisz, za kogo są chłopcy przebrani? Chyba się troszeczkę domyślam. Kto to może być, pani Zima? Słuchajcie, dobrze, bardzo dobrze, my zrobimy taką muzyczną zagadkę, prawda? Tu zaprosimy tatusia tych wszystkich przebierańców na środek. Tatuś sobie usiądzie, my nie mówimy, kto to jest, i zaśpiewamy piosenkę. Siądź, ale tak buzią do naszych gości. Naszych gości. Nie jest, żeby była to.
pani zimą jadłaś? Za kogo są chłopcy przebrani? Tak, ta podpowiedź bardzo mi pomogła. No dobra. To są chyba niedźwiadki. Tak, dzieci? Tak. Brawo! Ale niedźwiadku, misiaczku nasz, bo misie to są najlepszą przytulanką dla dzieci, prawda? Najlepiej się z misiem śpi, bo misie jest mięciutki bardzo, prawda? Jak się do niego przytuli w nocy, to nam jest tak dobrze, lepiej niż z poduszeczką. Misiu, czy ty w naszym przedszkolu, w naszej grupie masz jakąś koleżankę? Z półeczki? Kogo? Laleczka, a możesz ją zaprosić do siebie na środek? Brawo, jest Laleczka. To ja mam do naszych gości. Goście muszą zobaczyć, jakie my mamy piękne zabawki w domu. I laleczki, ale goście nie wiedzą, że te dziewczynki nasze też są laleczkami przedszkolnymi, prawda? I teraz prosimy, aby pani Zima i wszyscy goście posłuchali, jak to miś z laleczką sobie rozmawiał w nocy, kiedy dzieci były w domu i spały, i co do niej ten miś mówił. Misiu, ręka, ręka. Teraz my musimy się tutaj. Rękę wiesz, gdzie masz mieć? Wiesz, gdzie ma miś serce? Wiesz? I proszę, laleczko, po co iść? Po co iść na półeczce, miś oświadczy się laleczką. Głośno, Misiu. Misiu, oświadcz się. Ja się, głośno. Ja cię kocham, szalenie. Ja się z tobą ożenię. Co? Ja taka piękna lala ma wyjść za takiego przydarza? O nie! Gości. Brawo. Posłuchajcie, żeby to nie było aż tak źle, bo oni się, miś z laleczką, mogą się ze sobą przyjaźnić, prawda? Mogą się przyjaźnić ze sobą. A żeby się bardziej ze sobą zaprzyjaźnili, na siebie się nie gniewali, to my ich zaprosimy i panią Zimę do tańca. Pary robimy. I gościmy raz i dwa. Mamy koleczkę i kupują tańkę. Kupują tak raz i dwa. I zabawię tak głową. I na tak głową. I na tak raz i dwa. A laleczka obracamy się. Tak się zaśmiewa tak. Ha, ha, ha. I kółeczka. Na święto i na co dzień.
mieście? W mieście, w polu i w ogrodzie. Biało. Biało tu i biało tam. Wyjdź na balkon, zobacz sam. Pani Zimo, to jest twoja kuzynka. Zima biała. Nie poznałaś. Pani Zimo, a my chcielibyśmy wszyscy zaśpiewać i dla naszej Pani Zimy, i dla Pani. Czy mogłaby Pani naszą Panią Zimę wziąć za rączkę i posypać na wszystkich śniegiem? Bo tego śniegu, chociaż jest zima, nie ma, prawda? My prosimy bardzo o śnieg. Dwie Panie Zimy jak posypią śniegiem, to my będziemy jeździć na czym? Jak będzie tak dużo śniegu? Na sankach, pewnie, że tak. Pani Zimo, posypie Pani Zima. Może nasza Pani Zima, nasz gość posypie dzieci, a nasza z grupy Pani Zima posypie na rodziców, na Panią Dyrektor, na Panią Ulę. Niech mają śniegu dużo, prawda? No, to śpiewa. Rankiem się zbudziła zima. Rankiem się zbudziła. Ja Cię pomogę. O tak, na wszystkich. Jeszcze na sankach jeździć nie można, ale biało już jest. Pani Zimo, teraz jest biało, a jeszcze taki świąteczny kolor jest zielony, bo jest zielona choinka. Więc zapraszamy Panią Zimę do zielonego walczyka. Robimy koło. Pani Zimo i wszyscy rodzice, my już dziękujemy
za obecność, za wysłuchanie naszych wierszyków, naszych piosenek. Tyle się nauczyliśmy, umiemy troszkę więcej, ale nie zawsze możemy powiedzieć, bo to może być sekret na przykład. Nie każdy chce powiedzieć. Ale chcieliśmy, żeby rodzice zobaczyli, co się dzieci nauczyły na razie. One jeszcze więcej się nauczą i zaprosimy jeszcze raz rodziców, prawda? I pokażemy, co umiemy. Pani Zimo, z Tobą też się musimy już pożegnać, bo inne dzieci chciałyby Pani pokazać też, co się nauczyły w przedszkolu, jakie są piękne. Także musimy już się żegnać. Przykro nam, aż się nam miś rozpłakał, tak mu przykro, że Panią Zimę musi zostawić. Tak, Misiu? Masz śnieg od Pani Zimy nawet na morze. Ja chciałam Wam bardzo podziękować za te śliczne występy. Muszę Wam powiedzieć, że cudownie tańczycie, fantastycznie śpiewacie, ale przygotowałam w podziękowaniu dla Was jedną niespodziankę. Pamiętacie? Mówiłam Wam o eliksirze, który ze sobą przywiozłam, prawda? Pamiętam. O gwiazdkę zaczarowaną. Teraz wleję do gwiazdek eliksir, aby nie straciły swojej mocy i pomogły Wam spełnić wszystkie Wasze marzenia. I każdy z Was dostanie ode mnie taką jedną gwiazdkę. Dobrze? Każdy położy sobie na serduszku rączkę i wymyśli sobie w główce jakieś takie najważniejsze życzenie. Tak, dobrze. O, Asia myśli o złotej rybce. Ja też bym chciała złotą rybkę mieć. Teraz wleję ten zaczarowany eliksir do gwiazdek. Chodźcie bliżej. Zaczarowane gwiazdki, aby pomogły Wam spełnić Wasze wszystkie życzenia. Dobrze? Tak. Pomogły mi je zbierać moi przyjaciele. Bajkowi? Tak, oczywiście. Widzicie, co tu się dzieje? Jak one się błyszczą, jak Zima nas nalała tego eliksiru zaczarowanego. Chodź, Filipek, zobaczysz, że tego nie widziałeś nigdy. O te gwiazdki, dobrze? Każdy z Was wyciągnie sobie jedną gwiazdkę i w tym momencie, jak będzie brało tą gwiazdkę, pomyśli, co byście chcieli mieć, jakie życzenie, żeby Wam się spełniło, dobrze? Ja konia. Ja konia. Bo ja nic nie wiem, co byście mówiły, nie słyszałam. Ja każdy, ale słuchajcie, to jest sekret. To jest sekret, co wy sobie myślicie. Tylko w serduszku i w główce marzenie. A gwiazdkę trzeba wziąć i nie mówi się marzenia. Bo się nie spełni, jak się powie. O, jest takie słowo zaczarowane. Choinko, pierwsza. Bierz. I zaczarowane słowo. Takie usłyszymy. Co się mówi? Dziękuję, właśnie to jest...